mamy dane dwa równania x minus 4y równe minus 18 oraz minus x plus 3y równe 11. Teraz jeżeli zapytamy się, jakie punkty x, y spełniają jedno z tych równań, no na przykład to pierwsze, to wiemy, że są to współrzędne punktów tworzących prostą w układzie współrzędnych. Czyli jeżeli narysujemy układ współrzędnych, to zbiór rozwiązań tego jednego równania to będzie prosta. No i podobnie z drugim równaniem. Czyli jeżeli chcemy znaleźć x, y, które spełniają oba te równania, czyli rozwiązać taki układ równań, no to geometrycznie oznacza to, że szukamy punktu przecięcia dwóch prostych. No i dobrze, i teraz spróbujmy rozwiązać te równania, czyli tak pierwsze równanie może sobie przepiszmy, x minus 4y równa się minus 18. No i teraz jak można by to rozwiązać? Otóż zobaczmy, że w drugim równaniu mamy minus x plus 3y. To jeżeli my do tego, do lewej strony pierwszego równania dodamy lewą stronę równania drugiego, no to widać x nam zniknie. Zniknie nam x i zostaniemy tylko z y, no a mianowicie zostaniemy dokładnie minus y, prawda? X minus x, to x-ów nie będzie, no i tu będzie minus y. No dobrze, teraz wiemy, że że do obu stron równania możemy dodać tę samą liczbę. No, wtedy równanie pozostaje prawdziwe, jeżeli do obu stron równania dodamy tę samą liczbę. Czyli musimy dodać do prawej strony równania to samo, co dodaliśmy do lewej, no po to, aby równanie pozostało prawdziwe. No, moglibyśmy próbować dodać minus x plus 3y, ale to nie doprowadzi nas do rozwiązania, dlatego że x wprawdzie zniknie z lewej strony, ale pojawi się po prawej stronie. No ale drugie równanie mówi właśnie, że minus x plus 3y to jest 11. Czyli zamiast dodawać po prawej stronie minus x plus 3y, możemy dodać 11. Drugie równanie mówi, że właśnie 11 jest minus x plus 3y. Czyli innymi słowy, możemy do prawej strony równania dodać 11. No i wtedy otrzymamy minus 18 plus 11 minus 7. Do obu stron pierwszego równania dodaliśmy tę samą liczbę, raz zapisaną w postaci minus x plus 3y, a drugi raz zapisaną jako 11, bo drugie równanie właśnie mówi, że minus x plus 3y jest 11. W ten sposób dostaliśmy po jednej stronie minus y, po drugiej minus 7, czyli mnożąc to przez minus 1 obie strony, otrzymujemy, że y jest równe 7. Zatem otrzymaliśmy już y. No i teraz jak znaleźć x? No x znaleźć trzeba w ten sposób, że do jednego z tych równań, obojętnie do którego, trzeba wstawić to y i wtedy dostaniemy tylko równanie na x. Może wstawmy do pierwszego równania, czyli x minus 4, no i za y wstawiamy 7, pierwsze równanie teraz tak wygląda, równa się minus 18, no czyli x minus 28 jest równe minus 18, no i co, i teraz do obu stron równania dodajemy 28, prawda? I wtedy po lewej stronie zostajemy tylko z x, a po prawej mamy 10. Zatem x równe 10, y równe 7 jest rozwiązaniem naszego równania, czyli te proste przecinają się w punkcie 10, 7. No i możecie sprawdzić, że to samo oczywiście dostaniemy, jeżeli y wstawimy do drugiego równania. Czyli ten nasz układ równań ma rozwiązanie x równe 10, y równe 7, te proste przecinają się w jednym punkcie. No, wiemy, że proste no, albo się nie przecinają, albo się przecinają w jednym punkcie, no, albo się pokrywają, czyli wtedy ten układ równań miałby nieskończenie wiele rozwiązań. No, spróbujmy teraz to naszkicować wykres tych prostych, czyli x minus 4y równe minus 18, to była pierwsza prosta. X minus 4y jest minus 18. No to co, to weźmy tak, może weźmy, zapiszmy to w takiej postaci x równe 4y minus 18, czyli do obu stron tego równania dodałem 4y. No i dobrze, i weźmy tak, jeżeli y równe 2, żeby wykreślić prostą, no to muszę dwa punkty znaleźć, tak? X równe y równe 2, powiedzmy wtedy, 2, może za mało, weźmy y równe 5, y równe 5, wtedy x równe 2, no i może y równe 8, w
wtedy to x równe 14. Czyli mamy dwa punkty do wykreślenia pierwszej prostej, czyli x równe 2, tutaj y równe 5, to jesteśmy tutaj. I drugi punkt, y równe 8, x równe 14. Czyli x równe 14, y równe 8, tak? 14 i 8. To jest nasz drugi punkt. No i możemy teraz wykreślić prostą przez te dwa punkty. No, powiedzmy, że tak. No i teraz druga prosta. Drugie równanie było minus x plus 3y równe 11. Minus x plus 3y równe 11. To tym razem może x przerzucę na prawą stronę, czyli a 11 na lewą, czyli 3y minus 11 równa się x. I ponownie biorę y równe 3, to wtedy x jest równe minus 2, tak, oraz y równe na przykład 5, no to x jest 3 razy 15, 4. Czyli tak, x równe, może na czarno, x równe minus 2, to zgodnie z tym to jest ten punkt, y równe 3, to jesteśmy x równe minus 2, to jest tutaj, y równe 3, czyli to jest ten punkt. I drugi punkt, x równe 4, y równe 5. 4, 5. Tak, no to te proste są prawie, że równoległe. O. No. Powinniśmy dostać rozwiązanie 10, 7. No to prawie, powiedzmy, no trudno to, skala jest trochę za mała, proste są bardzo blisko siebie, no ale mniej więcej się zgadza, prawda? To jest punkt przecięcia 10, 7.